Rekwizyty od tenisówek dzielimy na dwa rodzaje. Pierwsze to te, które zostają z Wami przez cały okres trwania współpracy. To są kostki, banda, kolorowe, plastikowe piłki i wędka, do której można przyczepić piłkę do ćwiczenia uderzeń. Z kostek budujemy statki, zamki, przeszkody, na które kładziemy bandy. Można przejść pod tym, przejść nad tym. Wędka służy do tego, żeby przepić piłkę, zaczepić ją na rzepie. Dziecko może wtedy uderzyć forehand, backhand, serwis, co chcecie, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Piłki rozrzucamy zazwyczaj na rozgrzewkę, żeby dzieci mogły szybko pozbierać i poukładać w swoje hula hopy, czy też przy rekwizytach. Co 7 tygodni, czyli co 7 scenariuszy, przyjeżdża do Was paczka z rekwizytami, które są różne w zależności od opowieści i przygód, które realizujecie w danym okresie. Zawartość paczki, która przyjeżdża co 7 tygodni, to są rekwizyty stojące. Połówki piłek. W tym wypadku mamy zebry. Pełne piłki. W tym wypadku mamy perły. I coś, co trzyma te wszystkie rekwizyty w całości. Scenariusze, konspekty i harmonogram zajęć na 7 tygodni. Rekwizyty stojące są bazami dla dzieci. Można przetaczać pod nimi piłki, nosić połówki piłek na różnego typu torach przeszkód. Są odnośnikami, bazami dla różnych torów przeszkód. Rekwizyty karmimy, rekwizyty ratujemy. Nie wiem, co tam jeszcze sobie możecie wymyślić. Są zebry, które są połówkami piłek. Skąd się to w ogóle wzięło? Trzylatek przychodzi na zajęcia, nie zna jeszcze forehandu i backhandu. Jeżeli chcemy zaprzyjaźnić go z tym przedmiotem, który wcale nie jest przyjacielski na samym początku, dzieciom na pewno będą spadały piłki, możemy położyć taką zeberkę twarzą do dołu i ona nie spadnie trzylatkowi. Dzięki temu będzie się czuł lepiej z rakietką. Kolejnym etapem jest odwrócenie zebry. To może być żółw, to może być kurczak, biedronka czy rybka. Różne rekwizyty w różnych opowieściach. Okej, to było, chyba to było niepotrzebne. Okej, zebrę możemy odwrócić plecami. Ona się zaczyna kołysać już, jest tu trochę trudniejsza do utrzymania. I kolejny etap to jest perła, która jest zupełnie okrągła i która bardzo łatwo spada z rakietki. Trzeba już nauczyć się operować rakietą, żeby trzymać. Piłki okrągłe możemy turlać, możemy przenosić. Nie odbijamy tych rekwizytów. One są dosyć twarde i dosyć ciężkie. To nie są rekwizyty do odbijania, do uderzania. Każde dziecko dostaje tenisówkowy paszport przygód, do którego zbiera naklejki zdobyte na każdych zajęciach.